Wspinanie na Korsyce, no nie jedno ma imię, jednak będzie ono w przeważającej części granitowej. Jednym z najciekawszych miejsc jest Przemysz Bawella i jej okolice. Tu widzimy na dole, która rozdziela świat wspinaczkowy Bawelni na ten wschodni, zwyczajowo z dużo lepszą pogodą, szczególnie przy załamaniach pogody wiosenno-jesiennych, to właśnie tutaj chmury nie przedzierają się przez Przełęcz, ewentualnie przelatują górą, a na dole czy nie zlatuje deszcz, czy też wiatr jest dużo mniejszy. I wiosną i się wspinamy się właśnie na tych granicach na wprost, które są białymi granitami bez mchów, porostów, w zjawiskowym tafoni. Na igłach Bawelni, tam Punta Rossa, tunia Leonarda, niewidoczne Lisze. W dole, w najniższym obniżeniu przełom rzeki Solenzary, piękne wspinanie 10-8-wyciągowe po zjawiskowych tafoni. To nie widać. Z tyłu za najbliższą turnię po prawej, jedna z najbardziej poważnych ścian, dziura z górą, 600-metrowe drogi, TD plus ED, żadnej, dosłownie żadnej asekuracji stałej na całości. To zdecydowanie poważne rzeczy. Natomiast tutaj nad samą przełęczą Bawella takie 4-5-8 wyciągówki na tych turniach, no, godzinne podejście, ale bardzo często po płaskim tym grzbietem, więc bez dramatu. I po wschodniej stronie wyspy zielona wyspa, jak widzicie, z bardzo dużą ilością zjawiskowych tych sosen korsykańskich. One po tej stronie są mocno powyginane, bo tu wieją bardzo silne wiatry właśnie zimą, wiosną, jesienią. Zimą są śniegi, wiosną, jesienią te załamania pogody, które przychodzą z zachodu, tu bardzo często się zatrzymują. To jednak są góry z najwyższymi szczytami po 3000 i te chmury tutaj nie przelatują jak w Hiszpanii czy w Grecji, tylko podobnie jak w Tatrach, zatrzymują się od strony tej, skąd przyszły, i siedzą kilka dni, więc jeżeli zdarzy wam się załamanie pogody, to trzeba zezwanie uciec na drugą stronę. Natomiast ta strona, właśnie wyższa i zimniejsza, ma swoje zalety w lecie. W lipcu, sierpniu też jest dużo wspinania na Korsyce. Na północnych ścianach są komfortowe warunki, to są po 20-22 stopnie temperatury. I właśnie lepiej spać tutaj, na przykład w miejscowości Zonzajs, czy kempingi, kwatery. I stąd wyruszać, bo te wieczory i poranki będą tu bardzo przyzwoitych temperaturach. Co prawda nie da się skorzystać z morza, ewentualnie są utrudnione, bo nad morze jest około godziny jazdy. Niemniej jednak regeneracja i sen tu jest dużo lepszy w lecie. No i pogoda w lecie jest bardzo stabilna na Korsyce. Bardzo rzadko pada, więc bez większego ryzyka można przejechać tu. Jest kilka wspinaczek w okolicy przełęczy Bawella, gdzie po 35 minutach podejścia można dojść pod takie właśnie ściany jak ta nad nami. 5-6 wyciągówki, grań zązy, 10-wyciągowa, zjawiskowej jakości granic tafoni, żadnej albo bardzo niewiele kruszyzny. Natomiast trzeba wiedzieć jak, i to jak jest jednym z najbardziej skomplikowanych logistycznie rzeczy. W najnowszym przewodniku tradowym po Korsyce znajdują się dziki i po ilości dzików wiadomo jak trudne będzie podejście. Są drogi, gdzie jest jeden dzik i to podejście jest w miarę ewidentne. Dwa dziki, uważaj, będziesz błądził. Trzy dziki na podejściu, na pewno będziesz się czołgał przez makię gęstą. Niezbędny będzie fiskars, rękawiczki, długie rękawy. No i nie ukrywam, że nawet ja, stary lis, parę razy przebijałem się przez tą makię, więc unikajcie tych czy dzikowych wspinaczek, a i od dwudzikowych warto też stronić, jeżeli nie wiecie jak. Te miejsca znają świetnie przewodnicy, dbają tutaj o to, żeby nie było za łatwo na podejściu. I Korsyka potrafi mieć bardzo dzikie miejsca. No jest jednym z wyjątkowych miejsc w Europie do wspinaczki tradowej, bo tu mają takie portańskie, klasyczne podejście do tradu. Z szeregu dróg zostały usunięte stałe punkty właśnie z tych dróg historycznych, przygodowych. Szereg gór zostało określonych właśnie jako takie miejsca czyste, klasyczne. Nie wolno wbijać na nich żadnych sztucznych ułatwień, żadnych spitów kotw.
pilnują tego. Są też drogi sportowe na Korsyce, to jakość spinania jest całkiem fajna, coraz więcej sektorów sportowych. Nawet w lecie da się spinać w miejscach zacienionych, ale wszystkim wiosna, jesień. To jest ten sezon. Są też wiele wyciągówki poobijane, aczkolwiek te będą przede wszystkim w okolicach cyfry 6A, 6B, 6C, 7A, 7B, a te 6A będą raczej z rodzaju tych bardzo trudnych. Więc dla mnie Korsyka to przede wszystkim Królestwo Tradu i takie piękne taternictwo w zjawiskowej skale z generalnie dobrą pogodą, tak? Sezon się zaczyna na początku czerwca, stabilnie kończy się z końcem września. Ten stabilny, mogą zdarzyć się jakieś pojedyncze dni deszczowe, ale jeżeli wiecie, gdzie się schować, to nawet da się wtedy wspinać. Bardzo rzadko są tutaj takie w tym okresie klasyczne tatrzańskie pięciodniowe zlewy. To się w zasadzie, byłem tu już w tej chwili z 9-8 razy i nigdy czegoś takiego nie miałem, żeby nam przez 3 dni lało non stop. Co w Tatrach zdarzyło mi się dziesiątki razy.